Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Na kontynencie europejskim powiało wiosną. Wczoraj we Francji termometry pokazały nawet 26 stopni, a w Londynie 21. Na takie temperatury my będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Tym bardziej, że w najbliższych dniach będziemy obserwować nad krajem zmaganie się dwóch układów niżowych. Jeden z nad Rosji, który sprowadzi do nas chłodniejsze arktyczne powietrze, drugi z nad Czech. Już dzisiaj wieczorem początkowo sporo chmur na północnym wschodzie, na Podlasiu oraz na Podkarpaciu. Na Podlasiu zacznie padać deszcz, natomiast na pozostałym obszarze kraju jeszcze zdecydowanie więcej pogodnego nieba. Tam chmurzyć się będzie jedynie od czasu do czasu. Na termometrach na Podlasiu minus 2 stopnie, najcieplej na zachodzie, tam 2-3 stopnie powyżej zera. Jutro od samego rana już sporo chmur w regionach południowych, a także na północnym wschodzie, na Podlasiu i na Podkarpaciu. W górach opady deszczu. Po południu te opady deszczu mogą zamienić się w opady śniegu. Na pozostałym obszarze zdecydowanie więcej pogodnego nieba. Będzie się chmurzyć, ale mamy też szansę na przejaśnienia. Na zachodzie około 6 stopni, natomiast na Suwalszczyźnie maksymalnie 0. W naszym regionie dzisiaj wieczorem jeszcze pogodnie, natomiast w nocy tych chmur zacznie przybywać. Będzie to też zimna noc. Na termometrach nad ranem zobaczymy minus 1 stopień, lokalnie może być jeszcze chłodniej. Rano, uwaga, mogą pojawić się też mgły. A jutro przed nami całkiem pogodny dzień. Od czasu do czasu będą pojawiać się chmury, ale na przemian z rozpogodzeniami i przejaśnieniami. Natomiast będzie już chłodno. Na wschodzie Kujaw i Pomorza maksymalnie 3 stopnie, na zachodzie 6. Natomiast na barometrach jutro w południe dość niskie ciśnienie, maksymalnie 1002 hektopaskale. W sobotę będzie podobnie. Przeplatanka chmur i słońca. Nad ranem minus 1, minus 2 stopni. W ciągu dnia maksymalnie 5. W niedzielę zachmurzy się całkowicie. Opady deszczu, mrzawka. Powieje też silny wiatr południowo-zachodni. A na termometrach wzrost temperatury od 7 do 9 stopni. W poniedziałek pochmurno, deszczowo, wietrznie, ale też i ciepło. Na termometrach w poniedziałkowe popołudnie możemy zobaczyć nawet 13 stopni. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. Do zobaczenia.